Cześć! Dzisiaj chciałem pokazać, jak wygląda po dwóch sezonach Papa Izolmat Super Dach. Tutaj pojawiały się pewne pytania, jak na poprzednich filmach pokazywałem, dam linki, czy tam jakieś karty gdzieś tu się pojawią, z tym jak ja tą papę kładłem, także nie będę się tutaj zbytnio na ten temat rozpowiadał, rozgadywał. No generalnie chciałem pokazać, jak ta papa wygląda i są dwa pytania, przynajmniej się pojawiły od jednego z widzów. Ktoś pytał, czy ona się faktycznie sama zwulkanizowała i czy nie popękała na brzegach. No i ja tutaj, szczerze mówiąc, nic nie widziałem do tej pory, żadnych spękań na tej papie. Tutaj rozumiem, że chodziło o te brzegi, gdzie tutaj takie jest zawinięte. No i tak jak tutaj widzicie, generalnie wygląda to bardzo dobrze, nie widać żadnego pęknięcia. Także ta kwestia działa. No i teraz pytanie o to, czy to się samo zwulkanizowało. Moim zdaniem nie. O, i tutaj jest dowód na to, bo po prostu ta papa odchodzi. Jeżeli się tam ją pociągnie, o, ona odejdzie. Także sama się nie zwulkanizuje, ale nie zmienia to faktu, że ten sposób, który ja użyłem, sprawdził się jak najbardziej. Tu jeszcze raz zostawię te linki, także nie będę tutaj tłumaczył konkretnie, jak to robiłem, ale generalnie wygląda na to, że żadnych przecieków nie ma, czyli ta papa po prostu zdaje egzamin z podstawowej funkcjonalności, czyli dach nie przecieka. Nie posypały się jeszcze póki co zbytnio ta posypka, bo to jest właśnie też ją dużym, powiedzmy, czynnikiem w wyborze tej papy było to, że ona jest takiego ładnego koloru, powiedzmy. Także ta posypka jeszcze nie spadła. Ja zdaję sobie sprawę, że pewnie po latach ona spadnie. Póki co jeszcze się bez problemu trzyma, nie widać jakiegoś zużycia. Jest jedno miejsce, które mi pękło. I to miejsce jest tutaj. Już wam pokazuję. O. Tutaj na tym zagięciu, gdzie jest, powiedzmy, taka właśnie, no, ten narożnik. I ona sobie tutaj troszkę się rozdarła, ale nie rozdała się w taki sposób, żeby tutaj woda miała gdzieś dotrzeć do deski. Czyli póki co jest ok. Tutaj przy okazji mogę pokazać, jak to wygląda. Papy, ten naddatek papy tutaj, no to jest tyle co na duży palec, tak? Troszeczkę. I to nie jest w żaden sposób przymocowane, nic nie jest z tym robione. No i u mnie to się trzyma. A czasami wiatry tutaj też bywają, mimo że tutaj jest wszędzie dużo drzew dookoła. To jest taka lokalizacja, że tutaj mam taką małą dżunglę, powiedzmy. No ale wiatry tutaj też się niekiedy duże zrywają, że nawet jakaś niezabezpieczona blacha to może polecieć. Także no nie jest tutaj tak jakoś super spokojnie, jeżeli chodzi o te wiatry. No to nic się z tym złego nie stało. No nie mam tej, myślałem tutaj, żeby rynnę zrobić, także rynny też nie miałem i też mi się póki co to rozwiązanie sprawdza. No poza tym, że tam na dole, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale tam się robi taki rowek tutaj, całe to jest tam, gdzie kapie woda. Także no to jednym może przeszkadzać, drugim może nie przeszkadzać, takie są fakty, że tak to wygląda. I tutaj chyba zaczynają mi się rozwijać już jakieś mchy po tej stronie, bo tutaj jest najbardziej wilgotne, nie nasłonecznione i chyba tutaj zaczynają już mi obrastać mchem po drugim sezonie. To powiedzmy jedna cała zima była, tak? Czyli jedno lato, zima i całe lato już teraz minęło, mamy już październik, także no już zaczyna coś się tutaj dziać. No u mnie taka jest właśnie lokalizacja, mało nasłoneczniona. Ale to miejsce bardzo mocno się nagrzewa, także gdyby miało zwulkanizować, moim zdaniem by zwulkanizowało, ale raczej to tak nie działa, także nie ma co liczyć. No ale ogólnie
Póki co ja jestem bardzo zadowolony. Gdyby ktoś miał mnie pytać, czym wybrał drugi raz to samo, to bym na pewno wybrał drugi raz to samo, bo jest to jedna warstwa, ładny kolor, dość gruba. Póki co nie pokazuje jakichś tam śladów z użycia, a tutaj po tym łażą ptaki i tak dalej. Także, no mówię, cały czas póki co moim zdaniem warta polecenia ta papa. Cena do jakości, ten współczynnik jak najbardziej zachowany, plus walory estetyczne. Można mocować tymi właśnie gwoździami i tam na brzegach tylko lepikiem, czyli tanio też można zamocować, bo mnie tutaj może zeszło pół wiadra tego lepiku tylko. Także bardzo, bardzo jestem pod tym względem również zadowolony. Także no, mówię, ja nie jestem jakimś tam profesjonalistą, nie jestem jakimś tam człowiekiem, który koniecznie będzie ludzi tam nauczał, jak robić. Ja tylko pokazuję, jak u siebie zrobiłem. Liczę się z tym, że niekiedy takie rzeczy mogą pójść nie do końca wspaniale, ale u mnie póki co wygląda to zadowalająco. Szczególnie, no właśnie, że jest to rzecz, którą zrobiłem sam, jednoosobowo, niskim kosztem. Nie ma tu właśnie żadnych obróbek blacharskich, nad którymi się zastanawiałem, nie ma rynny, no nie ma dużo rzeczy takich, które teoretycznie ludzie zawsze mówią, a bo to tak powinno być, czy tak, że się nie znam, czy cokolwiek. No a ja powiedzmy cieszę się z fajnego tarasu zadaszonego, a ludzie, którzy tak narzekają, to tylko narzekają. Nie ma się tym co przejmować. Moim zdaniem trzeba robić tak, jak człowiek uważa. Ewentualnie jakieś tam błędy się zdarzą, to można zawsze skorygować. To powiedzmy nie jest... No właśnie dlatego, że to robiłem tanim kosztem i samemu, to nie jest taka sprawa, która by budżet miała całkowicie zawalić. Także no mówię, koniec końców polecam. Jak na razie nie widzę jakichś tam wad, które warto byłoby tutaj Wam unaocznić. Dla mnie jak najbardziej na plus. Także to było na tyle. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.